Widać rzęsy, włosy w nosie. Zobaczcie to. Wciągam powietrze. Wydycham. Takie drobne zmiany rejestruje ta kamera. Kamerkę dostałem od producenta, od firmy Xterm Technology w ramach takiej, powiedzmy, współpracy za darmo. Sprawdzimy sobie, co można z tą kamerką zrobić, jak ona się zachowa na żywym przykładzie. Mam tutaj uszkodzoną płytę od iPhone'a 6s ze zwarciem. Postaram się ją dzięki tej kamerce naprawić, ale to nie wszystko. Jako że kamerka nie jest przeznaczona do stricte takich działań, powiedzmy, biurkowych, tylko do podłączenia do telefonu, trzeba by ją jakoś podłączyć do komputera. Znalazłem kilka ciekawych rzeczy, które mogą Was zainteresować. Kabel USB-A, USB-C, najbardziej chyba popularny kabel, który możecie mieć. Do takiego przewodu stosujecie tak zwany gender changer, umożliwia tranzycję kabla USB-C z męskiego na żeński. Do tego podłączacie kamerkę i macie zestaw po najniższej linii oporu. Picie bez problemów na Allegro w wulkanie cen. Takie coś kosztuje 12,99. Albo jeżeli chcecie użyć innych przewodów, inaczej sobie to zaadoptować, można użyć odpowiedniego przewodu USB-C do USB-C żeńskiego. Takie coś również będzie funkcjonowało. Ja do tej kamery wykorzystam przewód przedłużający USB 3.0 typu A, bowiem wymyśliłem sobie taki uchwyt do tej kamery po najniższej linii oporu, czyli mamy hot stopkę taką uniwersalną montowaną na śrubę, śruba za długa, nieważne, to jest prototyp i trzeba to mocno skręcić, do tego zmieniacz formatu. Kamerka może być szybko zamontowana, na przykład nad biurkiem. Jeżeli kogoś to zainspiruje, to proszę bardzo. Ok, kamerka, już słyszałem, została wykryta. Obraz z kamery jest. Zobaczcie to, że kamerka nawet pokazuje, uwidacznia włosy na mojej łapie. No jest ciekawie. Temperatura zostaje w miejscu, gdzie były moje palce i nie znika to szybko. No, kamerka jest niezła. Jak będzie wyglądała płyta. Pojedynczego rezystora może w taki sposób nie zauważę. Widać już nawet pojedyncze elementy, więc jest całkiem rozsądnie. Wracając do kamery, warto byłoby trochę suchych faktów Wam przekazać na ten temat. Mamy do czynienia z kamerą Thermal A T2 Pro. Kamera ma rozdzielczość 256×192 piksele, ogniskowa 13 mm. I właśnie, teoretycznie, docelowo kamera jest przeznaczona dla myśliwych do szukania zwierzyny. No, ja też sobie coś tam szukam, ale to są głównie kondensatory albo inne zwarte elementy. To działa całkiem fajnie, kamera jest na UVC, nie wymaga żadnych sterowników. Trzeba użyć aplikacji, którą udostępnia producent, nazywa się Xterm Demo. Link zamieszczę w opisie. Odpalam zasilanie i zobaczymy, co się stanie. Widzimy, że coś tu się dzieje. Jest jakieś zwarcie. Kamerka daje radę. Uwidacznia, co się tam dzieje. Jeszcze raz. Ok. Mamy zwarcie w tym miejscu. Nie wiem jeszcze, z której strony płyty. Zobaczymy, czy uda się to ustalić. Ok. Zwarcie jest z tej strony. Tu było widać taki upływ jakby temperatury. Zobaczcie sobie, że tu jest ekran w tym miejscu, jakby z niego wypływa bardzo jasny punkt. Odpalam prąd, wskazuję Wam tutaj śrubokrętem, widzicie? Jakby temperatura wychodziła z ekranu. Po drugiej stronie płyty, to mniej więcej jest ta część. Zobaczcie, co się dzieje. Nic się nie dzieje, jest bardzo mocne rozproszenie tej temperatury, co powoduje właśnie, że określiliście sobie ze mną występowanie tego zwarcia pod ekranem. Trzeba to rozlutować i za chwilę potwierdzimy to. Z doświadczenia przy termowizji mogę powiedzieć, że w takiej konfiguracji no, to robi robotę. Nasze zwarcie teoretycznie będzie występować w tym miejscu. Możliwe, że jest to coś z zasilaniem backlightu. Ok, chod ustawiony na 275 stopni. Ok, i zobaczcie to, moi drodzy, kamerka dobrze zrobiła swoją robotę. Mamy sfajczone zasilanie, uszkodzona jest dioda, wypalona i kompletnie zniszczona jest cewka, ale się trochę rusza, więc też może być koniec. Kondensator możliwe, że dostał zwarcia, bo bardzo często w tej konstrukcji kondensator dostaje zwarcia. Za chwilę sobie to jeszcze raz sprawdzimy na tej termowizji. Kamera na razie zrobiła robotę, uwidoczniła miejsce i wskazała warstwę, czyli dyskryminacja jest na razie całkiem ok. Płyta zaraz ostygnie i jeszcze raz sobie zasilimy to już bez ekranu i zobaczymy, co taka kamera będzie w stanie pokazać. Czy wskaże dokładny element, który tutaj powoduje zwarcie, czy może już to uszkodzenie jest tak rozległe, że będzie tylko jeden wielki placek ciepła. Zaraz to sprawdzimy. Płyta jeszcze jest mocno ciepła, nawet bardzo, ale to może być ciekawy temat, bo teraz obraz jest ładny, kontrastowy. O, i coś tam widać, ale płyta jeszcze sama w sobie jest dość ciepła, za ciepła i nie widać tego dokładnie. No, wydaje się, że to jest kondensator. W tej chwili wszystko zaczyna się od diody. Dioda dostała prawdopodobnie przebicia, a prowodorem tej całej sytuacji był kondensator, bo grzeją się elementy tu, czyli dioda i kondensator. Więc ta rozdzielczość jest taka całkiem. Spróbujmy sobie, że tak powiem, podbić trochę wysokość. Co będzie widać w takim ujęciu? Myślę, że ta jakość jest całkiem ok. Jedna z diod plus kondensator, albo kondensator i dioda. Tak, ta kamerka się nadaje do tego, co robi. Co prawda odległość ostrzenia jest dość spora. Tutaj tak na oko będzie z jakichś około 20-30 cm, ale jest nieźle. Jest naprawdę nieźle. Ja jestem turbo zadowolony. To robi robotę. Nie wiem, czy trzeba coś tu jeszcze dodawać. Chyba tylko to, że sprawdzę w tej chwili, jak kamera zachowuje się na telefonie. Ta płyta tak się nie świeci jako całość. Czyli te parametry ustawione w apce mają lepsze rzeczy. O, jest widzicie, jest jakaś tam korekcja temperaturowa, dystans ostrzenia, coś tam. Niestety w aplikacji nie znalazłem opcji emisyjności. Apka pokazuje trochę lepiej mimo wszystko ten obraz. On jest bardziej kontrastowy. Nie jest taki rozstrzelony. Mam wrażenie, że ten obraz jest trochę szybciej rejestrowany. Obraz jest naprawdę szybki. Ładnie to wszystko wygląda. Aplikacja jest trochę taka sobie, jeżeli chodzi o elektronikę. Da radę to znaleźć. Mogłaby być trochę bardziej dopracowana, właśnie jakaś tam emisyjność i tak dalej, warunki takie powiedzmy ogólne, coś tam, tego tutaj brakuje, ale robotę zrobiło, pokazało zwarcie i można sobie bez problemu doszukać się, dostrzec te elementy. Tryb makro jest ograniczony powiedzmy do 30 cm, ale rozdzielczość optyczna tej kamerki jest taka, że i tak to widać. To jest po prostu... Ja jestem turbo zaskoczony i to tak pozytywnie. Nie spodziewałem się, że takie coś o wartości chyba około 500 dolcy robi taką robotę. Jestem po prostu zachwycony, że takie kamery w takich pieniądzach są aktualnie osiągalne i niewielkim kosztem, relatywnie niewielkim, bo oczywiście mniej więcej 2000 zł to jest jeszcze całkiem spory pieniądz, ale kiedyś to było trzeba wydać co najmniej z 10 tysięcy złotych na taką kamerkę. Teraz za 2 koła, wow, nieźle, naprawdę nieźle. Ja jestem zajarany. Jeżeli ktoś by chciał kupić taką kamerkę, to zerkajcie w opis. Jest tam link do wszystkich możliwych informacji na temat tej kamery, a z kodem Bielawski 20 dolków taniej będzie. Trzymajcie się.